Treścią istotną tej uroczystości jest to, że Chrystus w osobie Mędrców Trzech Króli objawia się całemu światu. Czyli jest to przypomnienie, że Jezus przyszedł, aby zbawić wszystkich, każdego człowieka, wszystkie narody. I to jest istotną treścią przeżywania tych świąt, dlatego też przeżywamy tę uroczystość ze szczególną myślą o misjach prowadzonych przez Kościół katolicki, o misjonarzach głoszonych zbawienie, Ewangelię wszystkim narodom na całym świecie. Ale ta wola dotarcia do Jezusa, trud ogromny, by się z Nim spotkać, jaki okazali mędrcy, jest dla nas przykładem i dlatego też Kościół zachęca nas, byśmy po przeżyciu świąt Bożego Narodzenia z równie podobną otwartością przyjęli Chrystusa do naszych serc, do naszych domów, do naszego życia, do naszej pracy. Znakiem tego przyjęcia ma być między innymi naznaczenie naszych domów kredą znaków imion mędrców i bieżący rok, który niedawno rozpoczęliśmy, na znak, że w naszym domu także przyjęliśmy Chrystusa i chcemy, żeby On nie tylko był z nami, ale żeby także dotarła dobra wieść o Jego przyjściu, o zbawieniu, o dobrej nowinie do wszystkich ludzi i do każdego człowieka. W kościołach poświęcamy kredę i kadzidło. Kredą naznaczamy drzwi nasze na znak, że przyjęliśmy Chrystusa, a kadzidło ma oznaczać naszą modlitwę, która powinna nie tylko w kościele, ale i w naszych domach każdego dnia wznosić się ku niebu, byśmy polecali się miłosiernemu Bogu i zawierzali Mu naszą przyszłość. Zasadniczo wierni przynoszą do poświęcenia kadzidło i jej kredę we własny sposób, przygotowane bądź to kupione w księgarni diecezjalnej czy w innych miejscach, ale w trosce o to, żeby zaopatrzyć wszystkich chętnych, parafie także przygotowują pewną ilość kredy czy kadzidła, którą wierni przed mszą świętą mogą otrzymać w kościołach parafialnych.